Hola, kules, witamy Was bardzo serdecznie w 86. odcinku podcastu No Camp No, podcastu, który nagrywamy po sporej przerwie, oczywiście spowodowanej przerwą reprezentacyjną. Ci z Was, którzy słuchają nas na Spotify, to od razu zapraszamy na nasz kanał YouTube'owy, bo tutaj jest opcja z obrazem. Natomiast jeżeli wystarczy Wam samo audio, co jest absolutnie zrozumiałe i wcale się nie dziwimy, to możecie słuchać tego po prostu dalej normalnie. Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek. Cześć Michał. Cześć Adrian, cześć wszystkim. Słuchaj, zaczynamy od chyba wczorajszego meczu z Sevillą. Standardowo zaczynamy od sportu. Tego sportu było troszkę, ale nie jakoś bardzo dużo, także mamy tak naprawdę dwa mecze do obgadania, to znaczy wczorajsze mecze z Sevillą, czy też powinienem powiedzieć z Sevillą, i środowe klasiko kobiet. Poza tym przed nami jeszcze twoje zgromadzenie Socios. Powiesz, co tam się ciekawego wydarzyło. No i może trochę plotek transferowych. Zobaczymy, jak to będzie wszystko z czasem. Pytanie podstawowe pierwsze, zacznijmy takie, myślę, lekkie, na rozluźnienie. Czy Pedri jest najlepszym pomocnikiem na świecie i dlaczego tak? Najlepszym w ten To żeby, weekend. to, żeby, to żeby było jasne, to nie było zaplanowane przed podcastem, także ja czasami Michała po prostu takimi tak. pytaniami atakuję, on się wcale nie spodziewa, to nie jest w żaden sposób reżyserowane, to nie jest jakieś tam... Czuję się dosłownie jak na dzisiejszej rozprawie, tam mnie pani sędzia też atakowała takimi pytaniami, ale cóż, zobaczymy jak to wyszło i odpowiem te podobnie, chyba wymijająco. Najlepszy na pewno w ostatni weekend. Myślę, że jakby była jakaś 11 tygodnia w Europie czy na świecie, to na pewno by się tam znalazł. I myślę, że jest w topce. Jest, to trzeba rozpatrywać go zdecydowanie jako zawodnika nie ze względu na jego wiek, nie w kategorii młodego talentu, tylko w kategorii piłkarza, który ma taką, a nie inną formę po prostu, bez podziału na jakiekolwiek inne dodatkowe kategorie. I myślę, że przy tym założeniu on tak czy siak jest jak najbardziej gdzieś tam no, w topce już na chwilę obecną, no bo jeżeli byśmy wzięli pod uwagę ten kontekst cały, czyli jego wiek głównie, od jakiego czasu on jest obecny w europejskiej piłce na najwyższym poziomie, no to w ogóle nie byłoby właściwie o czym rozmawiać i to by było zupełnie bezdyskusyjne. Czyli jednak Luka Modric i Kamavinga u ciebie wyżej. No, w hierarchii. Mimo Dobrze. wszystko, Tak, no, też, no, tak też czułem. Tak też czułem. A wiesz, że Modric ma 30, nie wiem, 8 lat. No właśnie, i ja dzisiaj nadal jeszcze się cieszy. Tak walnąłem tak sobie na dobry poniedziałek rano takiego tweeta właśnie, chciałem, żeby poczekać z ocenami Pedriego do 2040 roku, bo mniej więcej wtedy będzie w wieku Modricia i potem się okazało, że dokładnie wtedy będzie w wieku Modricia. No To proszę. jest o tyle zabawne, że czytam jakiś rok różnicy, więc to jest taka skala, nie? No nie potrafimy sobie chyba wyobrazić tego, jak no, świat będzie wyglądał w tym momencie, a Pedri prawdopodobnie w dalszym ciągu, czy Gavi będą biegać po boiskach. No to jest w ogóle perspektywa z jednej strony No już tam o fajna, z drugiej balkoniku, strony, ja szczególnie, w w tak, 2040. przerażająca trochę, no bo no nie, no myślę, że ogólnie to też jest taki trend, który no pokazuje, że ta piłka się nam trochę bardziej, ta kariera piłkarza wydłuża, nie? Że mamy do czynienia i z takimi zawodnikami bardzo młodymi w stylu Gaviego, którzy wchodzą na najwyższy poziom i mamy do czynienia z zawodnikami właśnie w stylu Luki Modricia, w stylu Zlatana Ibrahimowicza i tak dalej, którzy mimo tego zaawansowanego wieku, co kiedyś byłoby totalną emeryturą, z tego poziomu nie schodzą wcale. Czekamy na takiego, który będzie właśnie takim kompletnym pod jednym i pod drugim względem. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, żeby i zaczął wcześniej i późno skończył, ale... No, Neymar. Neymar jest w rewelacyjnej formie ostatnio podobno. Także liczę na to, że będzie grał jak Dani Alves. Może wróci do nas w wieku 38 lat. Poruszyłem On temat na pewno Daniego chętnie Alvesa. wróci do Barcelony w tym wieku i nie tylko w tym wieku, ale nie wiem, czy po to, żeby piłkę kopać. Tak, on będzie wracał pewnie bardziej w stylu Ronaldinho, czyli na gościnne występy.
w Castel Defels. Poruszyłem Daniego Alvesa. To w sumie porozmawiamy o nim chwilę, bo wczoraj, nie wiem, z poziomu trybuny wczoraj taki sobie mecz, szczerze powiem, niewybitny i ogólnie po tym pierwszym wow trochę nam Dani chyba, że tak powiem, sflaczał. Chyba jego wiek tutaj zaczyna grać rolę, niestety. Zostawiłbyś Daniego na następny sezon? Czy mimo wszystko dziękujemy za fajną historię, że wróciłeś w trudnym momencie, że byłeś mentorem, ale już dziękujemy. No nie, no wiesz, no my musimy brać pod uwagę, tak mi się wydaje, że okej, my kontrakt z nim podpisaliśmy do końca tego sezonu, on wygasa 30 czerwca, nikt nikomu pewnie niczego nie obiecywał, natomiast nie oszukujmy się, że perspektywą Daniego Alvesa było to, żeby gdzieś tam próbować się załapać na mundial, który będzie rozgrywany w listopadzie. I ja myślę, że tak jak mówisz, on przyszedł w trudnym momencie, nikt go do tego nie zmuszał. Myślę, że spokojnie mógł sobie znaleźć klub jeszcze na przykład w Stanach, który po pierwsze zapłaciłby mu więcej, po drugie zagwarantowałby mu tę ciągłość zatrudnienia, bo tam przecież gramy wiosna, jesień, więc siłą rzeczy byłby po prostu zatrudniony na cały sezon i nie byłoby tego problemu. A wyrzucać kogoś, brzydko mówiąc, no parę miesięcy przed tym mundialem, no nie wydaje mi się naprawdę. To nie jest tak, żebyśmy robili wszystko za... Nie jest tak, żebyśmy, wiesz, no robili cokolwiek za zasługi i w ogóle, ale w tym akurat przypadku być może trochę tak jest. Ja uważam, że jego obecność w drużynie też ma bardzo duży pozytywny wpływ, o którym sobie mówiliśmy wiele razy poza tym, jak on się prezentuje na boisku. Być może, zwłaszcza jeżeli będą transfer na tę prawą obronę, on też do końca nie będzie po prostu miał minut do gry. I jeżeli tak zostanie to mu uczciwie przedstawione, bo przecież właśnie zasługi się kończą tutaj, gdzie zaczyna się rywalizacja, że sorry Dani, ale być może będzie ci trudno po prostu fizycznie złapać te minuty i pojechać na mundial, no to może sami dojdą do wniosku razem z klubem, że to nie jest najlepsza opcja, ale jeżeli on chciałby się po prostu utrzymać w formie, być tym zawodnikiem numer 23, 24 czy 25 w kadrze na nowy sezon również i w ten sposób do tego mundialu, że tak powiem, dobić, to ja uważam, że jak najbardziej na to po prostu zasługuje i to nie jest w ogóle kwestia pod debatę według mnie. Okej. Okay. Przejdźmy już do samego meczu, żebyśmy nie zbaczali znowu na jakieś. Właśnie tak się zdziwiłem. Jak to my? Nie, a tak przy okazji chciałem cię po prostu zapytać o tego Daniego, bo sam się nad tym zastanawiałem ostatnio, ale zgadzam się, więc tutaj nie mam nic do dodania. Przejdźmy do meczu. Mecz w sumie z tego, co widziałem z komentarzy, to chyba bardziej lepiej wygląda w telewizji niż na żywo, powiem ci szczerze. Szczególnie ta pierwsza połowa była mało ekscytująca i dla mnie pierwsza połowa szczególnie to był taki typowy mecz poreprezentacyjny, kiedy po prostu jest męczenie buły i ani jedna, ani drużyna za bardzo siły tutaj nie miała i no, mieliśmy tam swoje sytuacje z przodu, ale nie było ich za dużo. Natomiast z tyłu tutaj absolutnie nic do zarzucenia, bo w ogóle przez cały mecz tak naprawdę czy Sevilla miała jakąkolwiek sytuację? Chyba nie. Taką klarowną. Była jedna taka szansa, nie pamiętam kto, ani nie pamiętam kto wrzucał, ani do kogo, mówiąc niestety, szczerze, aha, ale tam była taka sytuacja po kontrze, już właśnie w drugiej połowie, że było blisko strzelenia bramki, jakby ta piłka poleciała trochę niżej, tam Ter Stegen zaliczył taki pusty przelot do tego dośrodkowania i tam chyba to było około 70 minuty i tam było dosyć, to przynajmniej w telewizji właśnie niebezpiecznie wyglądało, ale takich klarownych, no i był jeden strzał, też taki trochę można powiedzieć z partyzanta i ja oglądałem ten mecz akurat wczoraj w poznańskim pubie pierwszy raz z Penią Poznań, z paroma osobami się udało spotkać i ktoś już zdążył krzyknąć nawet Poznań. Gol. Tak, ktoś już nawet zdążył krzyknąć gol przy tym strzale, więc na tyle groźnie było, żeby się spodziewać, że Mac to może. Ale nie tak jak ten komentator arabski w takim razie, bo to jest legenda. To chodzi dla tych z was, co nie wiedzą, o tego komentatora, który zaczął krzyczeć golaso, golaso, golaso w momencie, kiedy Pedri przyjął piłkę już przed tą całą akcją bramkową. No i absolutna nie legenda. Mylił się. No. Prawdziwy ekspert wie wcześniej, jak widać. Dokładnie. Dobra, widziałem, że tam krótko wyjaśniłeś tych polskich ekspertów, którzy
czekają jak frajerzy, aż piłka wpadnie do bramki i dopiero się drą. Tak? A tutaj jest prawdziwy Ciekawi mnie, co ekspert. by zrobił, jakby ta piłka jednak nie wpadła do bramki, No bo nie, przecież wcale nie było na to tego wysokie się już nie prawdopodobieństwo dowiemy. w Ale momencie, słuchaj, facet w którym ją przyjął, zaryzykował. ale bardzo dobrze, że wpadła. No i co? Znaczy, ja uważam, że to jest ukoronowanie występu Pedriego, ale nawet gdyby on tej bramki nie strzelił, to i tak trzeba by było mówić o jego bardzo dobrym występie. On naprawdę grał świetne zawody wczoraj. No, po prostu bardzo, bardzo imponował i w obronie, i w ataku, jeśli chodzi o rozegranie. Miał taką sytuację w pierwszej połowie, gdzie zagrywał piłkę prosto na głowę Usmana Dembele, taką miękką podcinką, i trochę się to staje jego takim znakiem firmowym, mam wrażenie, właśnie to zagranie takie mięciutkie, wypieszczone na centymetry właściwie dobrze. Natomiast jeżeli gdziekolwiek miałbym szukać negatywów w jego grze, to nie wiem, czy to do końca jest jego wina, czy wina zespołu, ale parę razy wczoraj była taka sytuacja, że wychodziliśmy do kontry i tam było porównie, było 3 na 3, czy 3 na 4, czy 4 na 4 i chyba ze 2 czy 3 razy była taka sytuacja, że to Pedri te kontry wyprowadzał i tak nie za specjalnie albo on wiedział, albo koledzy wiedzieli, jak mają mu się ustawić, żeby tę piłkę można im było posłać. Raz była taka sytuacja, że chyba do Ferrana była taka zagrana nieudana piłka w jego wykonaniu i tutaj myślę, że coś, jeżeli gdzieś jest coś do poprawy, to być może tutaj, ale to jest takie czepianie się oczywiście na siłę, żeby było jasne, żeby Tak, coś mu wziąć i jest to wynaleźć. czepialstwo. No, jest to czepialstwo. Mi z kolei a propos tych kont zapadła jego fenomenalna piłka w pierwszej połowie na prawe skrzydło z kolei do do Usmana Dembele. Dembele. Taka od niechcenia właściwie. To nie była wcale szybka piłka, ale była tak idealnie zagrana, że Usman dokładnie dostał ją tam, gdzie ją dostać powinien. I takie rzeczy sprawiają, że no, już wiele razy mówiłem, że Pedri i Gavi to są dwaj piłkarze, dla których się przychodzi na Camp Nou obecnie, żeby ich oglądać. Ich można godzinami oglądać. Natomiast, bo też wczoraj mieliśmy taką przedmeczową dyskusję tutaj z kilkoma osobami, które właśnie na mecz się wybierały, między właśnie Pedrim a Gavim, no to Gavi to jest jednak mimo wszystko jednak dzieciak nadal, to jest junior, oczywiście już bardzo wiele potrafi, natomiast nadal jest to młody chłopak i nadal ma bardzo dużo rzeczy do poprawy, takich mniejszych lub większych. Natomiast u tego Pedriego, no to jest naprawdę niesamowite, bo ty nie pamiętasz, ale znaczy nie wiem, czy nie pamiętasz, zakładam, że nie pamiętasz, jak Iniesta wchodził chociażby do drużyny czy Xavi, no to oni wchodzili takim normalnym trybem, No, to znaczy... aż taki młody niestety nie jestem. No, Ja ale nie wiem... Pamiętam ten moment jak najbardziej, gdzie Mark Van Bommel hamował, że tak powiem, rozwój Andresa Iniesty młodego za Franka Rijkaarda i gdzieś tam dopiero właśnie ta kontuzja Xaviego przecież pozwoliła mu, ta długa kontuzja w sezonie 2005-2006 pozwoliła mu te skrzydła rozwinąć, ale no tak, jeżeli chodzi o Pedriego, to też myślę, że fajne jest to, że my chwaliliśmy Pedriego właściwie od początku, gdy się pojawił, ale to jest inny Pedri. Tu sobie trzeba jasno powiedzieć, że to jest piłkarz, który się naprawdę rozwija. Bardzo mnie cieszy, że trafił na takiego trenera, nie innego. Xavi bardzo fajnie mówił wczoraj też na konferencji pomeczowej, że bardzo się cieszy, że Pedri się zdecydował na to uderzenie w tej akcji bramkowej, bo jemu się po prostu dzieje dokładnie to samo, co Xavi znał z własnego doświadczenia, że zawsze szuka podania jednak. Nawet gdy już mógłby strzelać, to szuka podania. Mieliśmy też jedną taką szansę wcześniej w drugiej połowie, gdzie Pedri przedryblował dwóch zawodników, wpadł w pole karne, no i tak oddał piłkę zupełnie do nikogo. A mógłby się pewnie wtedy pokusić o uderzenie. No i fajnie, że u niego te postępy są naprawdę widoczne. Ja już chyba o tym też nawet mówiłem, że sporo się mówi o tych transferach, które Xaviemu przyszły w zimę, ale to jest najważniejsze z tych transferów, który przyszedł. No przypomnijmy sobie, że przecież Pedri był totalnie zajechany, jesień w jego wykonaniu praktycznie nieistniejąca, nawet ta końcówka już z zeszłego sezonu, no pamiętamy jak on wyglądał w kwietniu czy w maju, to był wrak człowieka po prostu, jeżeli chodzi o to, jak to wyglądało, nawet no, te zdjęcia z Igrzysk Olimpijskich, gdzie po prostu fizycznie było po nim od razu widać to zmęczenie. No i teraz to jest zupełnie coś innego, mam nadzieję, że Xavi będzie jego siłami też dobrze gospodarował. No i ostatni wątek, który chciałem też poruszyć w odniesieniu do tego jego rozwoju, to jest to, że z jednej strony mi jest strasznie szkoda, że on nie miał więcej czasu, żeby pograć z Leo Messim,
Ja widzę u niego naprawdę rzeczy, których on po prostu się wprost od Leo nauczył, no i ten czas, który razem spędzili, też było widać, że oni mieli, zawsze o tym mówiliśmy, świetną współpracę taką dwójkową, bo po prostu są zawodnikami z niesamowitą inteligencją piłkarską i siłą rzeczy łatwo się im ze sobą dogadać, ale o ile zawsze tym bezsensem było mówienie o tym, że Messi kogoś tam ogranicza i tak dalej, to tutaj po części jest to prawda, to znaczy ja uważam po takiej części, że gdyby była taka sytuacja wczoraj na przykład i Leo Messi byłby na boisku, to nie sądzę, że czy Pedri, czy jakikolwiek inny piłkarz Barcelony by się zdecydował, żeby tu próbować kłaść jednego zawodnika, drugiego zawodnika i strzelać, tylko każdy instynktownie gdzieś tam szukałby tego Leo Messiego, żeby mu tę piłkę oddać. A teraz no, skończyła się ta karta darmowego wyjścia z więzienia, że ty jesteś lepszy ode mnie, jesteś najlepszy w historii, ja ci piłkę podam, a ty sobie z tym radź. Tylko jest wzięcie odpowiedzialności na swoje barki i Pedri chyba najbardziej ją po prostu bierze z tej drużyny, no co jest naprawdę bardzo imponujące też zwłaszcza ze względu na jego wiek, że rzeczywiście ja nie lubię i chyba sam Pedri też nie lubi tego właśnie mówienia, kto jest teraz najlepszym piłkarzem Barcelony i tak dalej, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli gdzieś jest ten lider i to lider też w sytuacjach, gdzie drużynie nie idzie, bo na przykład z Galatasaray nam nie szło, Pedri wziął piłkę, zrobił coś z niczego, strzelił bramkę, udało nam się wygrać mecz. Z Sevillą nam też nie do końca szło, a przynajmniej piłka nie chciała wpaść do bramki. Pedri wziął piłkę, zrobił coś z niczego, wygraliśmy mecz. I to jest coś bardzo imponującego i pod tym względem rzeczywiście myślę, że no, skorzystał na tym, czy zagarnął dla siebie tę przestrzeń, którą Leo Messi po prostu zwolnił. Tak, to jest ciekawe w sumie i to jest kolejna rzecz, nad którą też się właśnie zastanawiałem wczoraj, że właściwie to zostaliśmy okradzeni z oglądania Pedriego i Messiego, bo to są dwaj piłkarze, dla których po prostu czas płynie wolniej na boisku. Oni dużo szybciej myślą, ta ich inteligencja boiskowa była tak niesamowita. Przecież też pamiętasz, jak oni szybko się w ogóle dogadali na boisku, nie? To nie był proces, który trwał, to się też bardzo rzadko zdarzało w sumie w historii. Tam w styczniu jakoś zeszłego roku chyba z Bilbao była taka asysta Pedriego piętą do Messiego, w ogóle było parę takich akcji, naprawdę, tak, że było widać, że oni ze sobą grają. Właśnie, więc było kilka ikonicznych momentów, natomiast pewnie za jakieś tam 15 lat to będziemy to wspominać na zasadzie ciekawostki i będziemy mówić, a to oni grali ze sobą, to nawet nie pamiętałem, nie? Tak to będzie, więc niestety, ale ta historia chyba raczej się zakończy w ten sposób. Chciałem wspomnieć o naszych dwóch gladiatorach na środku obrony, bo wczoraj byli absolutnie niesamowici, zresztą po raz kolejny. Piqué wszedł na jakiś naprawdę dla niego poziom niedostępny od wielu lat. Nie chcę powiedzieć, że od no nie powiem od kiedy dokładnie, ale naprawdę nie przypominam sobie Piqué'a w takiej formie od co najmniej 3 lat, powiedzmy. I nie wiem, czy to jest efekt Xavi. W Chiringuito mówili, że efekt Xavi się już zakończyło tam po trzecim chyba meczu, no ale niestety dla nich nadal trwa. I chyba tym efekt Xavi jest to, że teraz już nawet sam Piqué przyznaje, że jest szansa, że wróci do reprezentacji, do La Rochy, bo no dlaczego nie właściwie? Za chwilę mundial, przydałby się tam może. Ciekawe, jak to się wszystko rozwinie. No i drugi z tej dwójki, czyli Ronald Araujo, który po prostu no, wczoraj po raz kolejny przestawiał tych niektórych zawodników, jak na przykład Lucasa Ocamposa tam w jednej akcji, jak kukły. Oni się od niego odbijali. Nie da Ocampos się. To nie, się nie da się, dokładnie. To ja sobie wyobrażam, siła to jest siła fizyczna. Ja mam takie wrażenie, że każdy z tych napastników, którzy przyjeżdża na Camp Nou albo podejmuje Barcelonę u siebie, to potem może wyjść jak Mariusz Pudzianowski i powiedzieć, to i tak by nic nie dało. Nie dałoby nic po prostu. I tyle. I to musi być, wiesz, super frustrujące, że ty tam no jednak jesteś, kurczę, dobrym piłkarzem, zarabiasz fajne pieniądze, przyjeżdżasz tutaj coś tam powalczyć, no i wychodzi naprzeciw ciebie taka skała, ani go obejść, ani go wyprzedzić, ani go przeskoczyć. Nie wiadomo, co to z tym zrobić w ogóle. Tak. I zwróć uwagę, że w ogóle Piqué też wczoraj było kilka takich pojedynków biegowych, to chyba w pierwszej połowie, tak, bo my siedzieliśmy, w ogóle bardzo dziwna sytuacja, bo atakowaliśmy wczoraj na inną bramkę w pierwszej połowie niż zazwyczaj, bo atakowaliśmy w pierwszej połowie na gol nord, nie na gol sud, czy na tą, na którą ja siedzę. Taka ciekawostka zupełnie z dupy, ale tak było, nie wiem dlaczego.
I było takich pojedynków biegowych, że jeszcze rok, dwa lata temu, to bym się łapał za głowę i mówił, no to już pozamiatane, bo przecież Piqué go nie dogoni. A tam spokojnie Piqué czyścił. Ale wiesz, też dlatego, że I było widać, jadał go że też. i myślę, że z tego też wynika lepsza forma po prostu Gerarda Piqué, że cała drużyna jest lepiej zorganizowana. No po prostu. I wczoraj była właśnie taka jedna sytuacja, gdzie Jordi Alba przegrał swój pojedynek biegowy, ale nagle się okazało, że zawodnik, z którym on przegrał pojedynek biegowy, trafił na Piqué, jeszcze zdążył tego Piqué gdzieś tam, powiedzmy, obiec, ale zaraz się wyłonił jak z podziemi Ronald Araujo. No i wtedy to już niestety po prostu nie było dla niego no, nic do zrobienia, no bo biegniesz, gdzie nie biegniesz, to jest po prostu obrońca Barcelony. I to jest coś, co jest bardzo imponujące pod względem organizacji gry. Wczoraj też pierwszy raz nie miałem takiego zawału przy piłkach stojących, czy to przy rzutach rożnych właśnie głównie. Mam nadzieję, że to jest coś, co było po prostu wypracowane podczas tej ostatniej przerwy reprezentacyjnej przez Xaviego, bo mówiliśmy sobie wielokrotnie, że jeżeli gdzieś ta drużyna ma rezerwy, to głównie tutaj, że rzeczywiście to bronienie dośrodkowań, bronienie przy rzutach rożnych, to jest po prostu coś, nad czym w dalszym ciągu trzeba bardzo, bardzo dużo pracować, bo jest to poniżej krytyki mimo wszystko. No i proszę bardzo, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Ogólnie, jeżeli chodzi, tak mi się wydaje, o grę defensywną, no to sporą widać poprawę już w samej tej organizacji, jeżeli chodzi o naszą obronę, tak? Bezpośrednio naszą linię obrony oraz chyba bym powiedział jednak, że o bramkarza również. No mamy drugi mecz z rzędu bez straconej bramki, trzeci mecz ligowy bez straconej bramki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie 5 spotkań, to tylko Galatasaray raz zdołał strzelić bramkę i to właśnie z tego wspomnianego rzutu rożnego. No właśnie, więc tutaj też widzę poprawę znaczną. Cała organizacja zespołu, no to w ogóle nie ma co porównywać do tego, co było za czasów Koemana, bo przecież jak słusznie dzisiaj chyba ktoś tam zauważył, no przecież to nie jest tak, że my nagle biegamy dwa razy więcej, tak, niż za Koemana. Za Koemana też biegaliśmy. No i nie wiem, Sergio Busquets jest nadal tak samo szybki, bądź też tak samo nieszybki, jak był. Nieszybki. To się nic nie zmieniło pod tym względem. No, czy tam pobiegamy te 3 kilometry więcej, tak, czy mniej, no to umówmy się, to nie są jakieś duże różnice. A mimo wszystko to wygląda dużo bardziej kompaktowo. No i oczywiście też Busquets się do tego odniósł tam w jakimś ostatnim wywiadzie. Powiedział, że no, jeżeli ta organizacja gry jest słaba, no to tutaj nawet i najszybszy zawodnik na świecie nie pomoże. Tak? No bo a wiesz, co mnie po prostu, wczoraj wiesz, dosyć zaskoczyło, to już tak abstrahując może troszeczkę od tej obrony. Po pierwsze, aż sobie teraz spojrzałem w statystyki, wiesz, jakie było wczoraj posiadanie piłki? 56%. Bardzo blisko, 55 do 45. W pewnym momencie wczoraj nawet się wyświetlała taka statystyka, że to było 51 do 49 i to jest rzecz, no myślę, że tego nie było widać z przebiegu gry, żeby Barcelona jakoś mniej miała piłkę niż normalnie, to całkiem jest ciekawe. A druga rzecz, ja tak jak wspomniałem, oglądałem ten mecz w barze, no i my się mocno domagaliśmy zmian ze strony Xaviego, gdzie ostatecznie pierwsza zmiana miała nastąpić dokładnie w tym momencie, co Pedri strzelał bramkę, bo Gavi był już przygotowany wtedy do wejścia przy linii bocznej, ale stosunkowo długo tych zmian rzeczywiście nie mieliśmy. Xavi wierzył, że rzeczywiście uda się tym zawodnikom, którzy na boisko wyszli, odwrócić, no nie odwrócić, ale polepszyć może losy meczu. Ciekawe myślę dosyć podejście. Zwłaszcza tak się domagaliśmy, zostaliście że po prostu wyjaśnieni przez jak pana zwykle. Xaviera, jak zwykle. Javiego. Natomiast to, na co wczoraj trzeba zwrócić uwagę, no to tak mi się wydaje przynajmniej, to jest postawa Ousmane Dembele na boisku. I nie mówię tutaj, ja cały czas mam problem z tym człowiekiem, bo on jest tak chaotyczny i tak niemożliwy do przewidzenia, tak, że ciężko go wpasować w ogóle w jakiekolwiek ramy. No wczoraj było sporo tych wrzutek, miał taką fajną do Ferrana na przykład piłkę, te wtedy z głowy, co po tym podaniu Pedriego, co po prostu powinno się skończyć asystą. Asysta też była jego, jakby nie patrzeć przy bramce Pedriego, chociaż to raczej asysta w stylu
tej Sergio Busquetsa w klasyku z Realem Madryt pamiętnym w Lidze Mistrzów kiedyś. Ale oprócz tego coś, czego ja wcześniej, mimo tego jego dobrej formy ostatnio, nie widziałem. Czyli takie maksymalne już naprawdę zaangażowanie w obronie. Sporo było pressingów w jego wykonaniu, sporo było odbiorów. Naprawdę no, wydobył z niego Xavi coś, co gdzieś tam chyba się nawet Dembele nie spodziewał, że to może tam być po prostu. Tam na samym końcu była taka historia, że on zrobił ślizg, to była jakaś 80. minuta i przerwał kontrę Sevilla, bo tam piłka wyszła na out i zaczął się prawie prężyć tak jak Araujo po tym, jak przeturlał Winicjusza, Marka Winicjusza w klasyku. Teorie są dwie. Albo to jest też efekto Xavi, albo to jest może efekto żony Dembele, bo przypomnijmy, że Dembele wziął swój spontaniczny, tajemniczy ślub, na który nie zaprosił prawie nikogo z drużyny poza swoim agentem. I no, widocznie pani Dembele, nie wiem jak się pani nazywa, ale pani Dembele ma na niego chyba dobry wpływ. No i wygląda na radosnego na boisku, wygląda na to, że jest zdrowy, co też nam się nie zdarzyło przez 4 lata, żeby coś takiego powiedzieć. I w końcu wygląda tak, jak właściwie miał wyglądać. Co z tego wyjdzie? Chodzą plotki, że klub wznowił negocjacje z nim. Już nie ma tej oferty z grudnia, ale że jakaś chyba jest, więc znowu zaczynamy rozmawiać. No i być może jednak zostaniemy z panem Usmanem na kolejne lata. Czy nabrałeś się na Usmana Dembele? Nie, jeszcze za wcześnie, żebym, no słuchaj, po 4 latach, wiesz, nabierania się teraz, to już tak szybko się nie dam nabrać, natomiast widzę zdecydowaną poprawę i jestem w stanie przyznać, że w obecnej formie faktycznie należy mu się ta podstawowa jedenastka, no bo przecież nie było to wcale takie oczywiste, a były mecze, kiedy to właśnie Adama Traore wychodził w pierwszym składzie, natomiast wystarczyło właściwie kilka meczów dobrych Dembele więcej, kilka meczów Adamy, no takich na poziomie, trochę, którego Adamu. Się... Właśnie o tym chciałem powiedzieć, mówiąc o tych zmianach. Grał w tych ostatnich meczach, jak grał, to grał na takim poziomie, którego się właściwie spodziewaliśmy, jak przychodzi. Czyli ten efekt Adama, byśmy tak mogli to nazwać, no chyba się zakończył tutaj pod tym względem i nie wiadomo, co z nim dalej. Natomiast no, w takiej formie, jak prezentuje Adama teraz, no to dawać za niego 30 milionów, no to byłby absurd, szczerze ja mówiąc. Ja myślę, że nikt nie rozważa tego nawet, że jeżeli tam się uda coś polski jednak Twitter. Francisco Trincao wymyślić, to być Ale może... taki Trincao, słuchaj, a może teraz taki Trincao by wszedł tam z tą swoją jedną nóżką i ze swoim ścięciem do środka, jego jedyną akcją. Ale dobra, to jak tak rzeczywiście puszczamy wodze fantazji, to się nie wydarzy. Natomiast, bo się śmiejesz z tego powrotu ewentualnego Trincao, natomiast ja się zacząłem Nie, nie, zastanawiać, jestem jak na przerażony przykład... wewnętrznie. Ja się śmieję na Nie, zewnątrz, wewnętrznie jestem wiem, przerażony. wiem, ale a ja się zacząłem zastanawiać, powiem ci szczerze, i tak jak mówię, to się nie wydarzy, zwłaszcza w kontekście tego, że wiemy, że Sergio Busquets już tak po części potwierdził transfer Franka Kessiego, o którym pewnie będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać, nawet jeżeli nie dzisiaj, i że ta konkurencja w pomocy staje się bardzo duża. Natomiast jest jeszcze jeden taki zawodnik, taki pewien pomocnik właśnie, który też z klubu odszedł, ale na takiej samej zasadzie jak Trincao, czyli on tutaj wraca za parę miesięcy i niekoniecznie wiadomo, czy uda się go szybko pozbyć. No Wiesz, nie. o kim mówię? Nie, proszę cię, nie. Nie zastanawia cię, czy Xavi dałby radę również jego odmienić i zmusić do biegania? Mówimy oczywiście o Miralemie Pjaniciu, żeby nie było wątpliwości. No bo w pewnym Michał, momencie swojego życia piłkarskiego to nie nie był zły piłkarz. To nie był zły piłkarz, ale no po prostu nie. Z tego, co ja rozumiem, to tematu powrotu Pjanicia Nie, do nie, nie, składu, nie, bo ja myślę, wrócić że... to wróci, chyba nie ma. Nie, ja tego nie kupuję. Ja dałem się nabrać na samym początku, jak do nas przychodził i myślałem, że to będzie właśnie solidny pomocnik, który okej, jest trochę taki oldschoolowy w tym, jak gra, ale Barcelona to jest bardzo często dobre miejsce właśnie dla takich ludzi. Ale jak dla mnie to jest piłkarz skończony, ja nie widzę dla niego przyszłości.
Także tyle. To może w takim razie, skoro rozmawiamy o takich tematach, to może byś powiedział, co myślisz o powrocie Filipe Coutinho, bo też jest szansa, że on wróci. Nie, nie, ja myślę, że nie ma żadnej szansy, Nie. że on wróci. Myślę, że go ktoś tam go łyknie. Myślę, że Jeżeli przy tym, co słuchają nas prezentuje w teraz. Anglii. Tak, jeżeli słuchają nas dyrektorzy sportowi z Premier League, to 100 milionów, myślę, uczciwa cena za Filipe Coutinho. I tak właściwie to jest mniej niż my za niego zapłaciliśmy. Także uważam, że 100 milionów i możecie go brać. Dobrze. To coś jeszcze o wczorajszym meczu po tej dygresji, zwykle Po na tej dygresji. freestylu, ale Słuchaj, cały ten podcast to jest jedna wielka dygresja, Michał, to wiesz. mi się też Tak. bardzo, to jeszcze chciałem dodać, podobał Frankie de Jong na przykład. No właśnie, chciałem o Frankim. Okej, no to możemy o Frankim w takim razie. Proszę bardzo. Dla mnie bardzo imponujący występ. Taki trochę cichy bohater, to znaczy nie tak jak Pedri, który rzeczywiście no, wziął te wodze, te lejce i powoził, ale Franki bardzo dużo dobrego zrobił. Te jego wejścia z drugiej linii są naprawdę zabójcze dla przeciwnika i to rozregulowuje na chwilę obecną chyba dosłownie każdą obronę. Zobaczymy, jak to będzie na przykład w czwartek z Eintrachtem. Bardzo zadowolony jestem z tego, jak on no, wygląda w ostatnich tygodniach. No i gdzieś tam właśnie mówiliśmy sobie o tym Gavim, to też wspomniałeś, że to jest troszkę taki dzieciak w dalszym ciągu. I powiem ci szczerze, że znaczy, to absolutnie nie jest zarzut do Gawiego, ani nie jest to nic nienormalnego, biorąc pod uwagę jego wiek, ale chyba mimo wszystko rzeczywiście on przegrywa na chwilę obecną tę rywalizację z Frankiem i z Pedrim o te dwa miejsca w składzie. No i nie ma się co dziwić. No, Franki w takiej formie to rzeczywiście jest zawodnik, z którego ciężko zrezygnować, bo też ma po prostu dużo walorów troszkę innych niż Gavi. Tak, dokładnie, ale to jest jak najbardziej w porządku, uważam. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz oprzeć naszą grę z całym szacunkiem do ich talentu, na 19-latku i na 18-latku, no, 17-latku właściwie. Więc Gavi ma idealną sytuację, bo może sobie grać właśnie tutaj 30 minut, tam połówkę, a tam będzie titularem i sobie zagra na przykład 60 albo 90. To jest idealny dla niego moment. Ma się od kogo uczyć i uważam, że to wszystko zaprocentuje. Ostatnie mecze może troszeczkę mniej tej magii Gaviego nam dały niż na początku, ale spokojnie, bo zaraz pewnie zacznie się skreślanie go i deprecjonowanie, tak jak było to z Pedrim chociażby, bo ludzie mają bardzo krótką pamięć, ale spokojnie, to jest jak najbardziej naturalne. Też jesteśmy już w dosyć zaawansowanej, jakby nie patrzeć, w fazie sezonu i po prostu ten dzieciak, którym nadal jest, może być trochę zmęczony, tym bardziej, że on gra na intensywności, która jest praktycznie niedostępna dla wielu jego kolegów z drużyny, bo wiemy, jak agresywnie on wchodzi w każdy mecz. Wczoraj wszedł z ławki na boisko i tam się rzucił od razu do pressingu i ja już miałem wizję w głowie, że zaraz tam saniami jak Jacek Góralski wjedzie. Ale na szczęście się powstrzymał i to też chyba, mam wrażenie, jest coś, nad czym Kczawi kazał mu pracować, czy pracuje z nim, bo ostatnio mało tych żółtych kartek łapał, także Oby tutaj chyba, tak dalej. aby tak dalej. No dobrze, to co, kończąc. Aha. Wiesz co, chciałem jeszcze o Ferranie, bo on był też wczoraj bardzo istotny, natomiast co do Ferrana, to możemy zrobić właściwie kopiuj i wklej tego, co mówimy w prawie każdym Tak. podcaście, to znaczy Już się nic nie zmieni. niesamowita łatwość w dochodzeniu do tych sytuacji, których on ma 69 w każdym meczu i niesamowita łatwość w mordowaniu tych sytuacji. Natomiast naprawdę ja sobie nie przypominam takiego piłkarza, który miałby taką lekkość właśnie znajdywania się w takich sytuacjach. Więc cały czas mam nadzieję, że to jednak mimo wszystko jest jakoś tam przejściowe i no i cóż. Ostatnia rzecz na temat tego meczu, właściwie dwie ostatnie rzeczy, takie ze stadionu. Bardzo miłe przywitanie Iwana Rakiticia. Nie wiem, czy bardzo miłe, bo puściliśmy go w bokserkach do domu, do Sewilli, więc.
Tak, ty wyrzuciłeś to na Twittera. Ja nie chciałem tego zdjęcia szerować dalej, no ale wrzuciłeś, więc stało się, więc tak, opuścił w samej bieliźnie właściwie Camp Nou, Raki. Natomiast no, jest bardzo tutaj mile zawsze widziany, to jest jakby nie patrzeć, jedna z takich tak, naszych żeby zagranicznych nie było dla klubów. tych, co się zastanawiałem, że naprawdę była jakaś awantura czy coś, po prostu no, jeden z kibiców chyba, prawda, go poprosił o koszulkę, dostał tę koszulkę, natomiast no, drugi tam był zaraz obok, no i Rakitic już nie miał oczywiście drugiej koszulki, żeby ją oddać, w związku z czym oddał spodenki. I tak biegł potem z tej bramki aż do szatni z powrotem. Dobrze, Właśnie że nie było samej. trzeciego kibica, tak to zostawmy. Dokładnie, a to chyba nie było takie łatwe z tego, co mówiłeś wcześniej o pogodzie na wczorajszym meczu. To wcale nie No była nie pewnie było, przyjemna było tak. przebieżka. Bardzo coś dziwnego się stało w ostatnich paru tygodniach w Barcelonie. Wczoraj było 8 stopni, ja byłem w kurtce zimowej, w koszulce, w bluzie No Camp Nou i w tej koszulce, którą mam. W czapce, a i tak było mi jeszcze zimno. Także takiego kwietnia to ja nie pamiętam. Także naprawdę było bardzo, bardzo zimno wczoraj. I też właśnie a propos tego, bo była taka prognoza, że będzie wczoraj komplet. I też na bramce, wchodząc na stadion, spytałem stewardów, powiedzieli, że przewidują 98 tysięcy, natomiast ostatecznie na meczu było 76. I tutaj jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, aż nie chciało mi się wierzyć, że jest tak mało ludzi, bo stadion wyglądał na naprawdę zapełniony, gdzieś tam w okolicach 85, co najmniej. No i druga rzecz to właśnie chyba dlatego, że ci karnetowcy no, nie przyszli, bo chyba im było po prostu za zimno. No a co do karnetowców, no to jakby nigdy nie można przewidzieć, ilu z nich faktycznie przejdzie, także jakby założenie maksymalne było Ja mogę. 98, ostatecznie prawie 20 tysięcy mniej, ale naprawdę nie dziwcie się, bo wczoraj były warunki bardzo słabe. To ja mogę powiedzieć tylko tyle, że na Camp Nou nigdy nie będzie w tym sezonie kompletu, gdyż posiadaczem jednego z karnetów jestem ja i niestety klub zabrał możliwość w tym sezonie oddania go komukolwiek, bo ja chętnie bym zwolnił ten karnet, żeby czy to ktoś znajomy, czy nawet nieznajomy mógł pójść na ten mecz i podopingować, skoro ja nie mogę. Ale ryzykuję wtedy no, odebranie tego karnetu, czy nawet gorsze konsekwencje, więc ten bilet jeden jest po prostu zawsze niewykorzystany. Podejrzewam, że nie jestem jednostkowym przypadkiem w takiej sytuacji i skoro nie ma właśnie tej możliwości zwracania czy oddawania komuś dalej nieodpłatnie biletu, już nie mówię, że za zwrotem jakiejkolwiek należności z klubu, bo wiemy, że taka była możliwość w zeszłych latach, teraz jej nie ma, ale po prostu legalnego przekazania komukolwiek dalej biletu, no to no cóż, nie jest to działanie profrekwencyjne, że tak powiem. Zgadza się. Niestety nie zostało to zaplanowane za dobrze, ale cóż, to jest FC Barcelona i to jest po prostu stan umysłu. Tutaj jeśli chodzi o organizację czegokolwiek. Ja na przykład lecę z klubem w czwartek do Frankfurtu i do tej pory nie dostałem jeszcze mojego biletu. Nie wiem skąd właściwie dokładnie wylatuję chociażby. Także taki smaczek na boku. Lećmy może dalej. Przejdźmy sobie do tego historycznego meczu, który się odbył w środę w tygodniu. I no tutaj nie wiem, na ile to będzie rozmowa między nami, a na ile to będzie raczej mój monolog, ale powiem ci, że. Ja mam bardzo dużo ciekawych wniosków, jak już wiesz, tak? i propozycji reform kobiecej piłki. Propozycje reform, dobra, to może najpierw opowiem trochę, jak to wyglądało tutaj na miejscu, bo generalnie tego dnia właściwie też pogoda była słaba, tak dla odmiany, bo padało. Ostatecznie, bo też ludzie właśnie się bali, chodziło o to, żeby pobić rekord, który był rekord frekwencji, który wynosił chyba 90 tysięcy właśnie. I no, mocno się zastanawiałem, szczerze mówiąc, czy to się uda, tym bardziej, że te karnety, te bilety na mecz kobiet były rozdawane prawie, że za darmo, bo Socios mogli wziąć sobie je za darmo. Te, A jak które wiemy, zostały, jak coś były jest za dosyć darmo, tanie. to... Właśnie, no to się tak tego nie docenia. No my chociażby wzięliśmy 8 biletów, no ale jeden się zmarnował, bo po prostu ktoś tam wypadł. Także tak to po prostu jest. Ale ostatecznie udało się. No i
Rekord 91 553 osoby były na meczu futbolu żeńskiego, co się nie zdarzyło wcześniej. Także historyczny, naprawdę, absolutnie historyczny dzień dla tych dziewczyn. I powiem ci, że, bo wiesz, za każdym razem, jak ja coś tam wrzucam, czy mówimy generalnie o piłce nożnej kobiet, to zaraz są jakieś heheszki. Nawet dostałem na Instagramie komentarz tam pod jakimś filmem z tego meczu, że mówienie, że była zajebista atmosfera, to jest w ogóle bez szacunku. Tak, dosłownie. Dla futbolu męskiego, nie wiem, gdzie tu jest brak szacunku, ale no wiesz, no generalnie to jest proces. Ten futbol, no nikt nie mówi, że on jest na tym samym poziomie, co futbol męski, prawda? No to jest przecież, umówmy się, nigdy nie będzie. To jest po prostu niemożliwe. Natomiast jest zauważalna poprawa jakościowa. I na przykład, jakbym miał do wyboru, bo miałem spory dysonans, powiem ci, po tym jak byłem dosyć niedawno na meczu pierwszej ligi w Polsce, a byłem tutaj na meczu, na klasyku kobiet, to jak pewnie się domyślasz, dużo lepiej mi się oglądało ten klasyk kobiet. Już nie dlatego, że to było Camp Nou i fajna oprawa, ale po prostu chociażby dlatego, że były te dziewczyny w stanie wymienić pięć składnych podań, czego na przykład na stadionie Widzewa nie uświadczyłem przez 90 minut. Tak? Więc jak się śmiejemy z piłki nożnej kobiet, a oglądamy jednocześnie Ligę Polską, to się trochę też pośmiejmy z siebie. To tak na marginesie. Poza tym, co do samej atmosfery, to było coś naprawdę absolutnie niesamowitego i to był, szczerze powiem ci, chyba top 3 meczów, które ja widziałem na Camp Nou pod względem atmosfery, na jakich byłem. Dużo ludzi się spóźniło na tą pierwszą kartoniadę, bo była wielka mozaika. Kto nie widział, to zapraszam na Instagrama No Camp Nou, bo tam to wszystko wrzucałem. Więc dużo ludzi utknęło na bramkach i nie zdążyło na tą pierwszą, taką przedmeczową kartoniadę, więc później były jeszcze dwie następne. Jedna pod koniec pierwszej połowy, druga na początku drugiej połowy. I to też, to nie jest coś, co ja wcześniej widziałem. Jak już była zawsze mozaika na El Clasico zazwyczaj, no po prostu wszyscy kartki do góry i no i tyle, tak? Już zrobiliśmy swoje, możemy oglądać mecz. A tutaj kilka razy. Poza tym przez cały mecz był doping. I to był doping, wiesz, całego stadionu. Było przede wszystkim olele, olala przez cały mecz. Boti, 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 madrydista kino boti, czyli kto nie skacze, ten z Madrytu oczywiście. Nie było z wiadomych przyczyn puta Real Madrid, nie było tych przyśpiewek, tym razem akurat, które są też bardzo częste i właściwie nieodłączne, jeśli gramy z Real Madryt. Ale generalnie atmosfera fiesty i zabawy i masa dziewczyn, masa dziewczynek od takich, wiesz, kilkuletnich do jakichś takich starszych pań. I to był ich moment, wiesz. I to było naprawdę niesamowite. I to było super. Dziewczyny w ogóle po tym meczu, no, wygranym przecież 5-2 jeszcze z Realem Madryt, więc w ogóle wieczór życia, można powiedzieć. One zostały na boisku, kibice zostali też. To też się rzadko zdarza, prawda? Zazwyczaj tam 5 minut do końca to już wszyscy się zbierają, żeby nie utknąć w korku do metra. A tutaj proszę bardzo, zostali i tam Aleksja Putellas na przykład tam chłopakom z Grady Animacio zabrała bęben i tam śpiewała jakieś przyśpiewki. Oshoala tam zabrała im jakąś flagę i biegała po niej z tą flagą po murawie. No więc takie naprawdę, powiem ci, super pozytywne obrazki. I już się cieszę, bo 22 idę na półfinał, ponieważ awansowaliśmy teraz, to był ćwierćfinał z Realem, idę na półfinał z Wolfsburgiem i mam nadzieję, że będzie chociażby połowa takiej atmosfery, jak tutaj w tym meczu pierwszym. Także nagadałem się, ale no, takie moje są przemyślenia. I Ja ci słuchaj, powiem. jeszcze tylko powiem jedną rzecz. Jeżeli moja żona tam skakała, kibicowała, krzyczała przez cały mecz, no to sobie wyobraź, jak musiała być niesamowita atmosfera. Ona się w ogóle piłką nie interesuje. Ona była dużo bardziej Jak zaangażowana to niż nie? na swoim pierwszym w życiu El Clasico, które jednocześnie było pierwszym w życiu jej meczem w ogóle piłki nożnej na żywo. Wtedy nie była aż tak zainteresowana wcale, ani zaangażowana.
Także to dużo mówi. No i to jest fajne. Na pewno odnośnie do tego, co powiedziałeś z tym nieszczęsnym Widzewem, powiedzmy, bo ktoś zaraz powie, no tak, ale no przecież jakby ten Widzew zagrał z tą Barceloną kobiecą, no to na pewno by im natłukł nie wiem ile A bramek. I wcale to nie jest jestem taki prawda. pewny. A ja Nie, wcale nie. to jest prawda. Ja uważam, że jak najbardziej przewaga Słuchaj. fizyczna jest po prostu tak daleko idąca, że nie jesteś w stanie Czyli tego nadrobić grą piłkarską. Nie sądzę, żeby taki mecz został ty jednak zorganizowany, jesteś ale. zwolennikiem silnej fizycznej gry, tak, Nie, 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 szybkiej i. nie. Chcę właśnie powiedzieć dokładnie to, że to jest moja osobista opinia i oczywiście być może władze kobiecego sportu czy same kobiety powinny o tym jak najbardziej decydować, ale uważam, że ten sport byłby dla postronnego widza bardziej atrakcyjny, gdyby po prostu przestać udawać, że to jest dokładnie ten sam sport i że gramy na dokładnie takich samych warunkach. Bo jeżeli, no nie wiem, daleko, żeby nie szukać, jak mamy rzut młotem, to myślę, że nikt się nie śmieje z Anity Włodarczyk, że rzuca młotem, Ja który bym się jest nie no śmiał za sporo Anity lżejszy. Włodarczyk do własnego, wiesz, bezpieczeństwa na wszelki No wypadek właśnie, bym ale Anita Włodarczyk rzuca jednak młotem, który jest znacząco lżejszym niż młot męski i nikt z tego względu jej nie deprecjonuje. Przynajmniej taką mam wrażenie, że nikt rozsądny tego nie robi. I tak samo uważam, się. że gdyby, ale tak jak mówię, to jest moja osobista opinia, a nie próbowanie narzucenia komukolwiek czegokolwiek i pewnie kobiety same wiedzą najlepiej pod tym względem, że gdyby na przykład dostosować trochę te warunki, czyli piłka mogłaby być trochę lżejsza, boisko mogłoby być trochę mniejsze, bramki wreszcie mogłyby być trochę mniejsze, no bo wiesz, te wszystkie bramki wyglądają bardzo efektownie, na przykład te bramki z tego klasyku, ale mi one trochę przypominają te bramki, które są strzelane na przykład w niższych kategoriach wiekowych, jak się ogląda jakieś gole w juniorach i tak dalej. Jak ja sobie to sprawdziłem i widzę, że kobiety grają no, na takich samych bramkach jak mężczyźni, ale niestety na przykład bramkarka Barcelony ma 1,69 m wzrostu, Okej, no bo to tak wiesz, właśnie się no zastanawiam, co ty sprawdzałeś? Czy grają na tych samych bramkach, czy sprawdzałeś wielkość nie, bramek, czy sprawdzałeś grają na wzrost dokładnie tych samych bramkarek? bramkach, a bramkarki mają średnio 1,70 m wzrostu. No to jakbyś postawił na bramce, nie wiem, Leo Messiego na przykład, to też by mu pakowali bramki pod poprzeczkę po prostu, bardzo efektowne i to nie jest niczyja wina, tak? No, po prostu tak to wygląda. Więc ja uważam, że żeby wzmocnić jak najbardziej atrakcyjność tego sportu, to byłby jakiś ruch według mnie w dobrym kierunku, ale to w ogóle nie odbiera tego, co tak jak powiedziałeś, że kultura gry jest na tak wysokim poziomie, jeżeli chodzi o Barcelonę żeńską, że to jest wręcz niesamowite. Po prostu Ja się fajnie to jestem ogląda, dumny, wiesz. no, ja Tak jestem dumny zwyczajnie. autentycznie z tego, że nawet właśnie w tych najczarniejszych czasach, gdy my mieliśmy Kuman Ball męski, bo teraz to łatwo, że tak powiem, mówić, no tak, no tutaj grają mniej więcej tak jak Barcelona Xaviego czy coś w tym rodzaju, ale jak mieliśmy męski Kuman Ball, to one już tak grały. I to była jedyna drużyna prawdopodobnie piłkarska w Barcelonie, która rzeczywiście, a przynajmniej jedyna dorosła drużyna, która w pełni broniła, że tak powiem, tego, jak ten klub powinien grać, jak ta drużyna powinna wyglądać, i za to naprawdę wielki szacunek, no ale tak jak mówię, być może jest pole do rozwoju tego sportu, no bo na pewno taka frekwencja i tak dalej też o tym świadczy. No, ty wspomniałeś o Jasne. frekwencji na Camp Nou, frekwencja, która była, DAZN zdecydował się ten mecz transmitować na YouTubie. I ja już nie pamiętam, ile tam było, ale to było kilkaset tysięcy osób na kanale i angielskim komentarzem i z hiszpańskim komentarzem. Właśnie. Łącznie chyba było ponad milion osób ten mecz oglądało, więc no to jest naprawdę coś Ale fajnego, ale pole do wiesz, rozwoju jest. omijając już sam fakt sportowy, no bo to już omówiliśmy, to nawet patrząc na to czysto biznesowo, angażujesz prawie połowę populacji, która normalnie nie chodzi na mecze, nie interesuje się piłką nożną i dla nich na przykład taka Aleksia Putellas, która jest stąd, jest Katalonką, jest naprawdę ważną teraz postacią i na przykład właśnie takie dziewczynki mogą się zainspirować tym, że taka Aleksia zdobyła złotą piłkę, a może kiedyś ja będę chciała taką złotą piłkę dostać. To jest bardzo istotne. I naprawdę patrząc stricte biznesowo, no masz masę dziewczyn, które normalnie by pewnie na Camp Nou nigdy w życiu nie poszły. A może tak się zainteresują piłką nożną. I no,
tutaj można tylko wygrać. No nie można udawać, że ten futbol kobiecy to jest tylko taki jak 10 lat temu na Eurosporcie, bo to naprawdę tylko muzyczkę z Benny Hilla podłożyć. To już nie jest to samo i nie można udawać, że to się nie rozwija, bo naprawdę się rozwija. Przynajmniej tutaj no, w Katalonii, nie wiem jak jest na całym świecie, ale mam wrażenie, że wszędzie się jakoś tam ten futbol kobiecy rozwija. No i tak, no tak, tylko jakby też nie możemy wziąć, nie... już kończąc ten temat, Barcelony, znaczy inaczej, możemy i powinniśmy wziąć Barcelonę jako przykład, jak powinien się rozwijać kobiecy futbol, ale nie możemy uznawać, że taki jest stan kobiecego futbolu, czy to w Hiszpanii, czy w Europie, czy na całym świecie, jaka jest Barcelona, no bo to jest na chwilę obecną drużyna, która jest Nie, tak ale na przykład, wysoko powyżej wiesz, innymi. no ale ten rekord tych 90 tysięcy, to ten rekord był sprzed tam kilkunastu lat, to tam gdzieś w Stanach był Tak, pobity. na początku lat Na przykład 90. właśnie coś takiego, tak. zobacz, my o tym na przykład rozmawiamy, wszystkie media o tym trąbiły przecież, na okładkach to było, tak, to idzie w świat i później ktoś sobie pomyśli, no okej, to może się tym zainteresuje, no tak zupełnie nie wiedzieć już nic o tym futbolu kobiecym, jak się interesujesz piłką, to nie wiem, trochę tak jakby w 2022 bitcoinów nie mieć, chociażby tam jakiś symboliczny. Także. Także, ale ty Michał masz, nie? Kupiłeś tam trochę. Dobra. Tyle dla mnie, właściwie ode mnie co do tego meczu. Też pozdrawiam całą ekipkę, z którą byłem, bo też było bardzo fajnie. I chyba myślę, że możemy przejść do tym razem twojego poletka. Bo byłeś na asamblei, jesteś socio compromisario, już nie będziemy znowu dawać wykładów, co to jest socio compromisario. Jeden z wybranych socios, tak, takich ważniejszych. I wylosowany, przegłosowaliście, powiedzmy tak, szczerze, bez wylosowanych. oszustw. Tak, wylosowanych. Natomiast, żeby takim socio compromisario się stać, no, trzeba mieć swój staż chociażby, tak? Więc to też nie jest losowane z przypadkowych ludzi. I przegłosowaliście umowę o Spotify'u, więc Spotify jest już chyba w tym momencie oficjalnie sponsorem FC Barcelony. Oficjalnie od 1 lipca, tak jest. Oficjalnie, aha, okej, okay. Czyli jeszcze nie teraz, oficjalnie od 1 lipca, okej. Okay. No to opowiedz nam, jak to było. Widziałem, że mało ludzi było. Ja nie mogłem tego trudno, śledzić tak. w ogóle. Znaczy, Wiem, że było mało na ludzi Barca TV. było. Wiem, że ty byłeś na Barca TV, ale ja nie śledziłem, nie mogłem. To jest dosyć względne, że było mało ludzi, bo było więcej niż zazwyczaj, ale rzeczywiście na początku, znaczy inaczej. Po pierwsze, to było pierwsze w historii, czyli znowu historyczny dzień, możemy powiedzieć, same historyczne dni od ostatnio. Pierwsze w historii zgromadzenie online, wyłącznie online, dodajmy, to znaczy tylko i wyłącznie najstarsi socios, ci, którzy są tam członkami senatu, czyli chyba bodajże 100 albo 1000 najstarszych socios, już nie pamiętam, mogli pojawić się osobiście, natomiast cała reszta chcąc, nie chcąc musiała uczestniczyć online. Jeżeli chodzi o to, jak to wyglądało, no problemów technicznych oczywiście ustrzec się nie udało. Dość zabawny niestety news poszedł w świat, że no 10:00, gdy się wszystko zaczęło, to było 32 socios na zgromadzeniu. Natomiast to dlatego, że całe kilkaset innych nie było się w stanie połączyć, tak jak między innymi ja. Ostatecznie obecnych było 906 osób z 4478 uprawnionych do głosowania, co nie jest wynikiem dobrym, ale jest wynikiem lepszym niż na wszystkich zgromadzeniach, gdzie ja brałem udział, które były fizycznie na Camp Nou, bo z reguły to niestety było 400-500 osób, więc mamy no znaczący przyrost tej frekwencji, a też miejmy nadzieję, że pierwsze koty za płoty. No i rzeczywiście głosowane, czy zgromadzenie zostało zwołane w jednym jedynym celu, żeby zaaprobować umowę ze Spotify sponsorską. Umowę, co do której ja miałem osobiście no, spore zastrzeżenia polegające na tym, że my nie poznaliśmy oficjalnie cyfr, które w tej umowie były zapisane. To znaczy była no właśnie, czy dokumentacja, to nie która jest jakiś była... absurd, że macie głosować nad umową, która na zasadzie takiej, słuchajcie, zaufajcie nam, umowa jest super, ale nie możemy wam powiedzieć, jak bardzo super jest.
No, mniej więcej tak to niestety wyglądało. Ja poprosiłem o dokumentację wcześniej dostępną przed zgromadzeniem. Musiałem podpisać oświadczenie o poufności, więc się spodziewałem, że tam będzie nie wiadomo co, a to była taka, no mówiąc po prostu, lotka marketingowa, która mówiła, kto to jest Spotify, no bo właśnie tu musimy tę perspektywę wprowadzić. Jeżeli mamy na przykład tych najstarszych socios i tak dalej, to dla nich nie jest to naturalne, że istnieje jakaś Tak. szwedzka firma streamingowa, która puszcza muzykę, tak? No, w jakimś smartfonie czy gdzieś. No to mówimy o Słyszałem, że były takiej. pytania o to, czy na Spotify'u będziemy można mecze bardzo oglądać. Na przykład, a największym newsem było to, że Spotify będzie po katalońsku, sama aplikacja dostępna. No ale dobrze, zostawmy te wątki, które niestety się pojawiają wszędzie. Tak jak mówię, no to była raczej taka ulotka trochę bardziej marketingowa, na zasadzie wyjaśnić co, jak, kto to jest i tak dalej, żeby pokazać, że to nie jacyś złodzieje i w ogóle. Co oczywiście Jak jest Qatar prawdą Airways. i z tego się cieszymy, ale samych liczb nie było. I ja uważam, że to jest strasznie słabe, bo klub się zasłonił tym, że jest umowa o zachowaniu w poufności tych danych podpisana ze Spotify i że generalnie dla Spotify to był pierwszy i nienegocjowalny warunek, i oni we wszystkich przypadkach, gdzie kiedykolwiek podpisywali umowy, jakiekolwiek, to nigdy liczby nie wychodziły na światło dzienne. Ja uważam, że klub na to powinien odpowiedzieć, że naszym warunkiem jest to, żeby tak nie było w tym przypadku i tyle. No ale stała się taka moim zdaniem troszkę brzydka rzecz, której się można było spodziewać, że dziwnym trafem dzień przed zgromadzeniem wszystkie liczby pojawiły się na okładce Sportu, Co za czyli jednej z przypadek? katalońskich gazet. No, możemy jasno chyba powiedzieć, kto je tam umieścił i w jakim celu, żeby zbadać tutaj reakcję Ricky Puig. społeczeństwa i Kret. bez dokładnie, filtrador znany. Więc rzeczywiście ja zadałem pytania dotyczące tego. Szczerze mówiąc, na pierwsze trzy pytania, które zadałem dotyczące umowy ze Spotify, odpowiadał mi dyrektor do spraw marketingu i odniosłem wrażenie, że to jest taka strasznie bezjajeczna osoba, tak bym powiedział, że wiesz, jak się słucha tego Jeana Laporty zwłaszcza, no to wiadomo, to już mówiliśmy o tym wiele razy, że to jest charyzma, że to jest naprawdę zaczarowanie odbiorcy i tak dalej, to jest po prostu polityk, ale poddyrektorze właśnie do spraw marketingu zwłaszcza, no to stereotypowo też byś się spodziewał jakiejś takiej przebojowości, jakiegoś takiego właśnie, wiesz, błysku w oku i tak dalej, a to była nudna prezentacja o tym, kto to jest Spotify i tak dalej, po czym nudne i wymijające odpowiedzi na pytania, jakby siedział tam za karę i Laporta w wielu przypadkach po prostu przyjmował od niego pałeczkę i odpowiadał za niego, czy dopowiadał rzeczy, albo wręcz zaprzeczał trochę temu, co on wcześniej mówił. No ja się na przykład zapytałem wprost, czy te liczby będą pokazane w sprawozdaniu finansowym po sezonie i on powiedział, że jak najbardziej. No więc jaki jest sens podpisywania umowy o zachowaniu w poufności czegoś, co my i tak opublikujemy? No trudno, zobaczymy, poznamy te ostateczne liczby, gdy. Może, nie wiem, może Spotify się bało, że ta umowa nie zostanie przegłosowana ostatecznie i wtedy po prostu, nie wiem, naprawdę, to jest strasznie No głupie, też chciałbym że to tak wiedzieć, było. Stefan, no w każdym razie, żeby ten wątek skończyć, to generalnie liczby w takim razie dokładne mimo wszystko poznamy. Umowa została przegłosowana. Ja się przyznam szczerze, że zagłosowałem, że tak powiem, głosem wstrzymującym się. Nie byłem za tym, żeby tę umowę w takiej formie przegłosować, jednak trochę mi profesjonalne sumienie nie pozwala, żeby zagłosować za czymś, czego po prostu nigdy nie wiedziałem. Jak ktoś się mnie pyta o zdanie, no to takie pytanie w ciemno jest trochę słabe. Natomiast potem, jak ta umowa została przegłosowana, to tutaj też wątek, który chciałem gdzieś tam troszkę poruszyć, bo wiem, że on interesował ludzi. Był taki ten czas, gdzie jest miejsce na zadawanie pytań, no, wszelkich skarg, zażaleń, pytań i tak dalej, wniosków do zarządu. To jest właściwie jedyna platforma, którą mamy w tym celu. I ja się spytałem o umowę z bukmacherem OneXBet, czyli bukmacherem niby zarejestrowanym na Cyprze, ale z rosyjskim kapitałem, który w dalszym ciągu jest sponsorem Barcelony, choć mało kto o tym w Hiszpanii wie, bo w Hiszpanii jest zakazane reklamowanie bukmacherów i dlatego to jest taki sponsoring skierowany na rynek zewnętrzny bardziej, jeżeli o to chodzi. W sensie ten ekspozycja nie może być aż tak duża, jak powiedzmy choćby tutaj i za granicą. I tutaj właśnie był idealny tego przykład znowu, że ten dyrektor do spraw marketingu tak odpowiedział bardzo wymijająco w dwóch zdaniach na zasadzie, gdzie ja w pytaniu
mówiłem, że wiem, że to jest spółka zarejestrowana na Cyprze, ale właścicielami są oligarchowie rosyjscy, że ich w ogóle ściga Interpol i tak dalej, i tak dalej. Na co on odpowiedział, no tak, tak, wiemy, ale spółka jest zarejestrowana na Cyprze. Koniec. No i dopiero A, tutaj okej, okay. wszedł No, Joan czyli Laporta. idąc, czyli jednym słowem, idąc tą logiką, Apple jest na przykład z firmą z Luksemburga, tak? No bo. No właśnie, więc wiesz, no słabe to było, natomiast wtedy właśnie włączył się Jean Laporta i w ogóle, tak jak wspominałeś, ja zadawałem to pytanie osobiście, chciałem to zrobić po prostu nie przez taki formularz pisemny, który można było, tylko rzeczywiście też, żeby to zrobić no, gdzieś tam podczas wideokonferencji, na Zoomie się to działo, no i rzeczywiście takie pytanie miałem okazję zadać, jak wspomniałem, odpowiedź była wymijająca ta pierwsza, natomiast potem Jean Laporta zrobił typowego Laportę, czyli w sumie nie powiedział nic konkretnego, ale sprawił, że poczułem się bardzo dobrze po jego odpowiedzi, bo powiedział, że tak, oni wiedzą, że dziękuję tutaj w ogóle za udział w zgromadzeniu, że super, że to Thank you for your śledzę z question. Polski i że tak, thank you for your question i tak dalej. Paulo Sousa staje, natomiast powiedział, że przyglądali się już temu tematowi, ale przyjrzą się jeszcze raz i na pewno poinformuje, jaki jest tutaj efekt tychże ustaleń. Czyli jak mówię, nie powiedział Nie, nic konkretnego. odpowiedziałeś mu, chłopie, oszukałeś 147 tysięcy socios? No Weź się niestety nie, zastanów. niestety nie, Nie. ale wiesz, tak zupełnie na poważnie, no mi to się bardzo gryzło z tym, że klub, no dodajmy, przed meczem z Sevillą, tak, były ustawione namioty na Camp Nou na terenie, żeby zbierać tam środki, które będą wysłane na pomoc Ukrainie, no a jednocześnie jednak w dalszym ciągu pieniądze, które są, nie bójmy się, ale od kryminalistów po prostu, gości, których ściga Interpol i którzy się chowają teraz w Rosji przed tym, żeby ich po prostu nie doprowadzić pod wymiar sprawiedliwości, no akceptuje. To są znaczne niestety pieniądze, bo wspominał o tym Rafał Lebiedziński też na Twitterze, że Real Madryt zrezygnował z takiej umowy sponsorskiej z jednym z bukmacherów rosyjskich, natomiast być może dlatego też, że było mu po prostu łatwiej, gdyż to był 1 000 000 euro rocznie, natomiast w przypadku Barcelony to jest blisko 12 milionów euro rocznie, no ale to i tak jest cena, którą po prostu trzeba zapłacić niestety. Faktycznie sporo. To można za to opłacić pensję, 120% pensji Sergiego Roberto na przykład. Na przykład. Który notabene cały czas jest wyrzucony na margines naszego klubu i z każdym tygodniem szanse maleją, że go zobaczymy dalej w barwach bordowo-granatowych. No dobrze. To co? Chyba mamy mniej więcej tyle, jeśli chodzi o. Jeszcze o mogę tylko sprawy. dodać, że to było już moje ostatnie zgromadzenie, więc już następnym razem, tylko jako bierny śledzący, będzie możliwość tego Może zrobienia. mnie wysyłam. Może, może. Może, zobaczymy, Albo jak to będzie. Twoją żonę. Albo Martę, to prawda. O, to byłoby dosyć ciekawe, myślę. No tak, to byłoby dosyć, myślę, ciekawe wydarzenie. Tak, tak to może zostawmy. I cóż, to mamy omówione to, co się działo, a teraz sobie porozmawiamy na temat tego, co się dziać będzie, bo już przed nami kolejny bardzo istotny mecz, bo za chwilkę jedziemy do Frankfurtu. Ja i Michał się tam wybieramy, także się tam spotkamy. Jeden no, będzie jako tam parobek na trybunach, a drugi będzie jako pan ekspert, wiadomo. Każdy ma taką rolę, na jaką zasłużył. No ale też postanowiliśmy popytać kogoś, kto ogląda trochę więcej Ligi Niemieckiej niż my, o parę rzeczy na temat Eintrachtu, także za chwilkę przejdziemy do rozmowy z Marcinem Bożenskim z Viaplaya, także zapraszamy serdecznie, a my tylko dodamy, że będziemy tam oczywiście, znaczy bardziej ja coś tam będę wrzucał i ja wam pokażę, jak to wszystko tam na miejscu wygląda, dlatego że we Frankfurcie ląduję. Piękny Frankfurt. W czwartek. Poczujecie tak, podobno się, bardzo jakbyście tam ładnie. byli. Tak. Zamierzam zrobić jakiegoś tam vloga podróżowego też z tego wyjazdu. Ten z Walencji się jakoś tam bardzo może nie przyjął, ale
Ale czemu nie? Parę osób go obejrzało, Mamy więc pełne, why not? pełne słuchajcie, pomieszanie, bo Adrian leci czarterem z Barcelony, będzie wcześniej, wraca od razu po meczu i będzie na sektorze gości, a ja jadę samochodem z Poznania i będę na sektorze medialnym. I z kolei ja po meczu zostaję, za to będę bezpośrednio przed nim, więc wszystko, co się można było podzielić, to się podzieliliśmy. Tak, zgadza się, faktycznie to prawda. Już myślałem, że ty powiesz, że ja będę na sektorze gospodarzy, ale nie. No to jest technicznie sektor gospodarzy. No tak, w sumie faktycznie. No, tak czy siak, myślę, że nie możemy się chyba doczekać obydwaj tego wyjazdu. Będzie fajnie. No i przypomnijmy, że jeżeli by się ten Eintracht udało puknąć, to za chwilę mamy właściwie tylko już Lyon bądź też West Ham i mamy już finał 18 maja w Sewilli, gdzie oczywiście będziemy próbowali się wybrać, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Więc zobaczymy. Już nie dużo brakło do tego momentu, a przypomnę, że miało nas przecież Napoli wyeliminować, nie? I to bardzo łatwo miało nas wyeliminować swojego czasu. Także widzicie, jak się perspektywa zmienia. Dobra, to przechodzimy teraz do ostatniego segmentu. Przed nami kolejny bardzo istotny mecz, bo już w czwartek ekipa Xaviego, maszyna Xaviego, może powinniśmy powiedzieć już właściwie, zmierzy się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. My na tym meczu z Michałem będziemy, natomiast ja nie ukrywam, że od Ligi Niemieckiej ekspertem nie jestem, dlatego zaprosiliśmy do nas eksperta właśnie tej ligi. Jest z nami Marcin Bożencki, dziennikarz Viaplay. Cześć Marcin. Witam, witam serdecznie. Przerzucę się tutaj na główny ekranik. Słuchaj, jakbyś mógł, tak kierując to oczywiście do kibiców FC Barcelony, powiedzieć, dlaczego Eintracht może sprawić problemy FC Barcelonie w tym dwumeczu? No bo nie oszukujmy się, my jednak raczej oglądamy Barsę, staramy się oczywiście oglądać inne ligi, ale różnie to z tym wychodzi. Także jakbyś mógł tak pokrótce powiedzieć, jak oni sobie w tym sezonie w ogóle radzą. To dość specyficzny w tym sezonie zespół, ponieważ od lata budowany przez nowego szkoleniowca, przez Olivera Glasnera, i ten zespół długo nie mógł skoczyć na jakieś właściwe tory. Tak mówię, od samego początku sezonu Bundesligi. Paradoksalnie w Lidze Europy szło im dobrze, w Bundeslidze nie za bardzo mogli sobie poradzić. Widać było, że trener Glasner często zmieniał ustawienia, często zmieniał też dobór personalny, natomiast kiedy już ustabilizował ustawienie, kiedy przywiązał się do ustawienia 3-4-3, właściwie 3-4-2-1, bo tę trójkę ofensywną tworzą dwie dziesiątki i jedna dziewiątka, i kiedy stworzył pewien kręgosłup zespołu, zaczął trzymać się niektórych nazwisk, no to ta gra Eintrachtu wyglądała już dużo lepiej. Na początku tego roku kalendarzowego znów była mała zapaść, natomiast generalnie ten zespół gra już na określonym poziomie i mniej więcej wiadomo, czego się od niego spodziewać. To, czym mogą zaskoczyć Barcelonę, myślę, że to jest agresja w grze, bo to jest chyba jeden z, no jakby nie da się tego ująć w żadne statystyki, być może faule czy kartki, ale też nie do końca. Natomiast tak na oko to jest to jeden z najagresywniej grających zespołów Bundesligi, i to właściwie w każdej formacji. To charakteryzuje każdą formację, bo i napastnik Rafael Borre gra bardzo agresywnie, i środkowi pomocnicy Gibril Sow, Christian Jaki czy wahadłowy Filip Kostić grają bardzo agresywnie, i obrońcy też grają bardzo agresywnie na czele z Martinem Hinteregerem, który właściwie w tej agresji przewodzi palmę pierwszeństwa. To też jest zespół o tyle niewygodny, że bardzo dużo biegający. Pamiętam, kiedy Oliver Glasner przejmował 2 lata temu VfL Wolfsburg, to miał wówczas na stole dwie oferty, z Wolfsburga i z Schalke, i zastanawiając się, którą wybrać, postanowił sprawdzić, jakie wskaźniki biegowe mają piłkarze, jak wiele wykonują sprintów w trakcie meczów, jak szybko biegają, jak dużo kilometrów przebiegają na przestrzeni 90 minut. Lepsze statystyki pod tym względem mieli piłkarze Wolfsburga, i jakby to zadecydowało o tym, że wybrał ofertę z Wolfsburga. I generalnie on tymi wartościami statystycznymi w swojej karierze trenerskiej dość mocno się kieruje. Bardzo zależy mu na tym, żeby piłkarze biegali dużo, biegali szybko, biegali intensywnie, by błyskawicznie doskakiwali do rywala. No i jakby na tę modłę ulepił swój Wolfsburg, z którym awansował do Ligi Mistrzów. Na tę modłę buduje też Eintracht Frankfurt. No,
jakby no nie będziemy się czarować, wiadomo, że Barcelona jest zdecydowanym faworytem i jakby tak stricte piłkarsko góruje, będzie górowała nad rywalem, natomiast no tak jak mówię, ta agresja i takie wybieganie, doskok do rywala, to jest na pewno coś, co może, no nie wiem, czy przechylić szale na korzyść Eintrachtu, ale mocno się chyba piłkarzom Szawiego dać we znaki. No właśnie, a ty uważasz, że rzeczywiście Eintracht będzie grał gdzieś tam odważniej, gdzieś tam rzeczywiście agresywnie wyżej starał się odbierać piłkę, no co może być taką wodą na młyn dla Barcelony. Napoli na przykład próbowało to zrobić i poległo tragicznie. Galatasaray wyglądał dużo lepiej, gdy się po prostu zamknął na 16, wręcz możemy powiedzieć. To chyba nie jest trochę w stylu Eintrachtu, prawda? Bo ja też miałem okazję ten ich ostatni mecz z Betisem i teraz to jest zwrot, którego zawsze chciałem użyć, więc go muszę pocelebrować. Robiłem ten mecz, tak? Więc miałem okazję ich obejrzeć też i ja wtedy, tylko przepraszam, i trochę już powiedziałeś wcześniej. To wcześniej w podcaście. No Przepraszam, trudno, to już będę to zostało zawsze użyte, powtarzał, także to nie jest, dopóki nie będzie słusznie. następnego, to będę to zawsze powtarzał. Natomiast ja też odnosiłem właśnie takie wrażenie, że to raczej jest drużyna, która lepiej się czuje, niekoniecznie tak stojąc na własnej połowie i czekając na przeciwnika, tylko stara się tę piłkę gdzieś w miarę wysoko odzyskiwać. Tak, natomiast jest to też zespół dość elastyczny taktycznie i ta elastyczność taktyczna zaczęła się pokazywać w grze Eintrachtu mniej więcej po pół roku pracy Glasnera, czyli w tym roku kalendarzowym 2022, bo rzeczywiście oni generalnie mają zawodników świetnych do atakowania wysokim pressingiem, do wywierania presji na obrońcach, natomiast na przykład był ten mecz z Betisem na wyjeździe, czy kilka jeszcze ostatnich spotkań w Bundeslidze, gdzie oni potrafili się ustawić nisko, potrafili ustawić się blisko formacjami, blisko własnego pola karnego i to tam naprawdę było gęsto. No ten mecz w Sewilli z Betisem wyjazdowy, wygrany 2-1, był majsterszczykiem właściwie takiej gry tak, tam defensywnej mogło być dużo wyżej. Tak, w niskim pressingu i właściwie ten niski pressing plus kontrataki, plus wysokie ustawienie właśnie czy Kamady czy Borre, czy Kosticia sprawiało, że tak jak mówisz, ten wynik mógł być dużo wyższy na korzyść Eintrachtu Frankfurt. No i z tego względu trudno jest ten zespół przeczytać. Trudno przeczytać, jaki pomysł będzie miał Oliver Glasner, bo tak jak mówię, nie zdziwi mnie to, gdy wyskoczą na Barcelonę wysokim, intensywnym pressingiem, ale wiem też, że mogą zagrać nisko i ta gra nisko, blisko formacjami, właściwie całym zespołem broniąc się w świetle bramki, też potrafi być skuteczna. Tak, wspomniałeś o bramce, tutaj dobry, stary znajomy Barcelony, bo przecież bramki strzeże Kevin Trapp, który nie ma koniecznie najlepszych wspomnień z meczu z Barceloną w przeszłości, to przypomnijmy, że to jest bramkarz, któremu zaaplikowano 6 bramek podczas słynnego meczu z PSG, ale to teraz prawda, to jest poziom tylko przepraszam, że ci przerwę, powiem ci, że ten sezon w wykonaniu Kevina Trappa jest fenomenalny, jeżeli nie dostanie jakiejś nagłej zapaści formy na finiszu sezonu, czyli w tych ostatnich 6 kolejkach, mówię o Bundeslidze i nie wiem, przyjdzie mi wybrać 11 tego sezonu w Bundeslidze, to nie wiem, czy Kevin Trapp nie będzie bramkarzem w tej 11, bo no jest w wyśmienitej formie. Widać było, że ten moment, kiedy przeszedł do PSG, to były troszeczkę za duże buty. To też odbijało się na występach w reprezentacji, bo bardzo uporczywie Joachim Löw go powoływał, mimo że Kevin Trapp był w słabej formie. W reprezentacji popełniał koszmarne błędy Kevin Trapp, natomiast no Frankfurt jest chyba jego miejsce do życia, jego miejsce do pracy. Jest w tym klubie gwiazdą, wokół niego wiele się dzieje i rzeczywiście on się odpłaca bardzo dobrą formą. Okay. Jeżeli chodzi też o tych zawodników, wspomniałeś na początku, że Eintracht ma trochę takie no, nietypowe ustawienie, jednak gra na te dwie dziesiątki, jest Jesper Lindström, jest Daichi Kamada. Ja natomiast najbardziej zwróciłem uwagę na Kosticia, na lewego wahadłowego, możemy powiedzieć, pomocnika. No i zastanawiam się, czy to nie może być jakaś słabość Barcelony, bo w dalszym ciągu przypomnijmy, że Dani Alves jest po prostu niezgłoszony do rozgrywek, grać nie będzie mógł, Sergiño Dest jest kontuzjowany, nie wiadomo, czy w ogóle zagra. Myślę, że możemy się tam z kolei spodziewać Ronalda Araujo awaryjnie. No i pytanie, czy to jest jakieś miejsce, gdzie Kostić rzeczywiście może mu się dać we znaki bardziej niż chociażby Vinicius w ostatnim klasyku. No Filip Kostić jest bezsprzecznie największą gwiazdą Eintrachtu Frankfurt. Wszystko kręci się wokół Filipa Kosticia. Zespół jest już przez drugiego trenera, bo i poprzedni Adi Hütter ustawiał zespół pod Filipa Kosticia i to naprawdę ustawiał tak bardzo mocno, bo potrafił zmienić kompletnie ustawienie, wywrócić system gry, żeby po prostu wyeksponować atuty Filipa Kosticia. No jest to zawodnik, wokół którego wszystko się w Eintrachcie kręci. Dość charakterystyczny gracz. Generalnie był przez lata skrzydłowym, natomiast on ma
powiedziałbym, dość kiepskie pierwsze metry. To jego przyspieszenie nie jest jakieś zjawiskowe. On potrzebuje tych 4-5 metrów, żeby się rozpędzić. Stąd też Eintracht już, tak jak mówię, u drugiego trenera gra z wahadłowymi. Z wahadłowymi po to, żeby Filip Kostić miał tę przestrzeń do rozpędzenia się, by mógł wystartować pewnie gdzieś jeszcze z okolic własnej połowy. No i kiedy on już wystartuje, kiedy już się rozpędzi, to no nie ma co zbierać. Bardzo szybki piłkarz, bardzo dobra lewa noga, świetny strzał, dośrodkowanie, też spory repertuar zagrań, bo potrafi i dośrodkować tak bardzo miękko. No choćby ten gol na wyjeździe z Betisem być może jest tego dowodem, bo tam taki centrostrzał mu wyszedł wprost w okienko, ale też potrafi dać taką mocną, ciętą, płaską piłkę. No zawodnik piekielnie niebezpieczny, tak jak mówisz, ktokolwiek nie zagra na prawej stronie Barcelony będzie miał z nim utrapienie, bo bardzo ciężko było pilnować i nie wiem, czy to już jest też taki mit chodzący, że bałkański charakter, ale no on ten bałkański charakter rzeczywiście ma, to jest straszny zawadiaka, to jest zawodnik bardzo zdeterminowany na boisku, bardzo waleczny, długo jego piętą achillesową była postawa w defensywie, raczej starał się nie brudzić rąk pracą w obronie, natomiast u Olivera Glasnera mocno się na tej płaszczyźnie rozwinął, widać, że w tej obronie udziela się często, no i jako wahadłowy też się musi udzielać, żeby temu półlewemu stoperowi pomagać. No maszyna do gry na lewej stronie, więc jeżeli będą jakieś ataki szły ze strony Eintrachtu, to pewnie większość tych ataków będzie szła przez Filipa Kosticia. Okej, okay, ja mam jeszcze jedno pytanie, gdzie ewentualnie byś upatrywał jakichś słabych punktów Eintrachtu, bo jak tak sobie analizowałem tę drużynę, to miałem wrażenie, że głównie właśnie brakuje jej takiego no, klasowego napastnika, bo Rafael Borre, nie oszukujmy się, nie jest to ten poziom, który w ostatnich sezonach, czy to André Silva, czy wcześniej Luka Jović reprezentowali, tak sobie na szybko nawet zerknąłem, no to jest jedna bramka tak naprawdę w ostatnim miesiącu z Hertą, łącznie 3 bramki w tym 2022 roku, no nie wygląda to imponująco. No tak, w ostatnich latach Eintracht był przyzwyczajony do tego, że zawsze jakaś skuteczna dziewiątka w ataku tego zespołu była. Był Sebastian Haller, był, co może dziś się wydawać absurdalne, Luka Jović, który strzelał na potęgę goli. Zawsze ktoś tam, był André Silva w ostatnim sezonie, zawsze był ktoś, kto te 15-20 bramek gwarantował. I tych wszystkich piłkarzy łączyło, no zwłaszcza Hallera i André Silva, to, że dobrze grali w powietrzu, z uwagi na to, że gra zespołu ofensywna koncentruje się na Filipie Kosticiu i jego dośrodkowaniach, no to dobrze byłoby mieć w polu karnym zawodnika, który te dośrodkowania górne potrafi obsłużyć. No i niestety w Eintrachcie takiego piłkarza nie ma, to jest największa bolączka, największy problem tego zespołu. Przed sezonem wypożyczono z Atalanty Sama Lammers, natomiast okazało się to być no, kompletnym niewypałem, bo Sam Lammers naprawdę jest strasznie wolny, strasznie toporny, mało zwrotny. Jest jeszcze w kadrze Gonzalo Paciencia, moim zdaniem całkiem niezły napastnik, który gdyby grał, to Eintracht może częściej jakby widziałby owoce tej gry, czyli oczywiście gole, natomiast nie wiem dlaczego, ale Oliver Glasner nie jest na niego przekonany. No i tak jak mówisz, no, tym napastnikiem jest Rafael Borre, zawodnik, który jest nikłego wzrostu, bodaj 1,74 m, raczej operuje na dynamice, operuje na sprincie, na przyspieszeniu, na mijaniu rywali prostymi zwodami. Natomiast no te dośrodkowania, no chcąc nie chcąc, gdzieś nad tą jego głową wędrują, choć muszę mu oddać, że jestem pod wrażeniem tego, jak ambitnie do tego podchodzi, bo naprawdę, jeżeli mamy niskiego piłkarza, no to często on nawet nie wychodzi do główek, no bo wie, że jeżeli ma stopera 20 cm wyższego, to pojedynek przegra. Rafael Borre idzie do każdej główki, jest bardzo zdeterminowany, są bardzo duże chęci, choć natura warunkami fizycznymi nie obdarzyła, to się bardzo stara, ale tak jak mówię, no te dośrodkowania, ta gra dośrodkowaniami Kosticia jest o tyle trudniejsza, że tego rosłego, dobrze grającego napastnika głową nie ma i raczej w tej takiej sferze powietrznej środkowi obrońcy Barcelony powinni być spokojni, no bo jeżeli Rafael Borre będzie starał się ich nękać, jakoś zaskoczyć, to raczej wbiegając między nich, gdzieś tam ruszając sprintem. Ja mam jeszcze pytanko o atmosferę na stadionie w Frankfurcie, bo mieszkałem w Niemczech jakieś 10 lat chyba temu, mniej więcej. Nie we Frankfurcie, ale całkiem niedaleko, w Stuttgarcie. I wtedy Frankfurt miał opinię raczej takiego miasta, gdzie ci kibice byli trochę, w cudzysłowie oczywiście, plastikowi. Dużo przyjezdnych, bo Frankfurt, no, miasto międzynarodowego biznesu, więc trochę bardziej stonowani, trochę bardziej właśnie tacy
z przypadku, można powiedzieć, bardzo często, bo po prostu się przyprowadzili. Natomiast widzę teraz, że zainteresowanie tym meczem jest gigantyczne. Gdzieś widziałem, że bilety chodziły odsprzedawane chyba już tam po 1000 euro i więcej na ten mecz, więc praktycznie ich nie można dostać. Spodziewasz się, 250 że... tysięcy kibiców złożyło wnioski, tak tylko dopowiem o to, żeby się na mecz dostać. Właśnie, więc kurczę, no to jest bardzo fajne, jak sobie o tym pomyślimy. Generalnie rzecz biorąc, taki ruch kibicowski, prawda, że się kibice mobilizują już niezależnie od tego, czy to jest Barcelona, czy jakikolwiek inny mecz. Czy ten stadion będzie specjalnie jakiś głośniejszy, czy może właśnie przeciwnie, przyjdą ci, co w tych korporacjach we Frankfurcie są na samym szczeblu i stać po prostu na te bilety? Wiesz co, no pewnie jest jakaś grupa kibiców, która zasiada w lożach i są to raczej biznesmeni z biznesowego miasta. Natomiast kibice Eintrachtu uchodzą w Niemczech za jednych z najzagorzalszych, z najgłośniejszych, z najaktywniejszych. Różne kluby podchodziły w ostatnich latach do Lig Europy. No, często zdarzało się, wiemy, że jakieś włoskie kluby troszeczkę sobie odpuszczały. Natomiast dla takiego Eintrachtu Frankfurt każda kolejna edycja europejskich rozgrywek to jest ogromne święto. Oni traktują to w 100% poważnie. I tam jest niebywała wręcz napinka. Ja pamiętam tę edycję, to był chyba sezon 18-19, kiedy dotarli do półfinału z Chelsea, odpadli po rzutach karnych. Tam chyba na każdym meczu domowym, przynajmniej w fazie grupowej, ale chyba też w pucharowej, była oprawa na stadionie. I to nie taka oprawa, że ktoś pomachał flagami, wywiesili jakieś trzy transparenty, tylko to zazwyczaj była oprawa obejmująca cały obiekt, wszystkie trybuny, tworząc jakąś tam specjalną mozaikę. No tam jest ogień, tam jest bardzo głośno, jest bardzo żywiołowo, są race, flagi, transparenty. No, ja wam bardzo zazdroszczę, że będziecie na tym meczu, bo na pewno czeka was znakomita przygoda pod kątem atmosfery. Tak jak mówiliście, ja chyba nawet widziałem informację, że ostatecznie stanęło na 300 tysiącach zapytań o bilety na to spotkanie. Jakby sami też przedstawiciele klubu jakby nie unikają takich słów, że traktują ten mecz jako wielkie święto, że dla nich ten mecz z Barceloną to jest mecz tego stulecia. Oni nie mieli jeszcze tak renomowanego przeciwnika na swoim stadionie, w dodatku w rozgrywkach europejskich. Traktują to absolutnie jako jedno z największych wydarzeń w bogatej przecież historii klubu. Kibice również do tego podchodzą bardzo poważnie. No, tam już od momentu wylosowania jest ogromna radość, ogromne ciśnienie. Każdy skreśla dzień po dniu i odlicza do tego momentu, aż piłkarze Eintrachtu i Barcelony wyjdą na murawę. Na pewno to wsparcie będzie przeraźliwe. Myślę, że uszy będzie zatykało. I tak jak mówię, no to są kibice bardzo fanatyczni, bardzo zagorzali. Sami też mówicie, też zainteresowanie meczem jest ogromne. Eintracht nawet wprowadził coś takiego, że każdy kibic, który, może nie kibic, bo to niekoniecznie są kibice, ale każda osoba, która kupi bilet na mecz i spróbuje go sprzedać po prostu dla czystego zarobku, będzie tymczasowym konikiem, dostanie taki doczesny ban do końca życia po prostu na to, żeby kupić bilet na mecz Eintrachtu Frankfurt, bo tam nikt nie chce sprzedawania biletów dla ludzi, którzy chcą sobie je tam pogonić za 2 czy 3 tysiące euro więcej, tylko każdy chce po prostu sprzedać kibicom, dla których Eintracht jest treścią życia od wielu lat i na ten mecz chcą sobie pójść, a nie po prostu dla ludzi, którzy chcą na tym meczu zarobić. Także no, tak jak mówię, na wszystkich możliwych płaszczyznach klub stara się zrobić wszystko, by ten mecz był po prostu świętem. Zobaczymy, czy piłkarskim, czy to się uda, ale żeby na trybunach naprawdę było to coś, co zapamiętają i kibice Eintrachtu, i kibice Barcelony, ale też nawet można nawiązać do tego meczu wyjazdowego, bo nie wiem ostatecznie, ilu kibiców będzie tam mogło, jakby jak liczny jest sektor gości na Camp Nou i ile wejściówek Eintracht dostanie. 5% stadionu, czyli od 100 tysięcznika 5 łatwo tysięcy. policzyć. 5 tysięcy, No, natomiast no. bardzo często jest na przykład tak było z Galatasarayem, że kibice po prostu byli na sektorze gospodarzy. No to w I przypadku ogólnie Eintracht tych jest. z Galatasaray było, myślę, spokojnie z 12 tysięcy na stadion. No to w przypadku Eintrachtu jest troszkę jeszcze inna historia, ponieważ kibice już zapowiedzieli, że ile wejściówek nie dostaną, ale mówi się o tych 5 tysiącach, to po prostu polecą do Barcelony w 20 tysięcy. 20 tysięcy osób chce lecieć z Frankfurtu. Oni 15 nie wejdzie na mecz, natomiast będzie, nie wiem, w barach siedziało, chodziło po ulicach, śpiewało i dopingowało, więc no to tylko pokazuje skalę tego, jak oni tym meczem żyją. Dla nich to jest jak finał Ligi Mistrzów, jak finał Mistrzostw Świata. Największe wydarzenie w tym stuleciu na pewno. Jasne. Kibice z Niemiec są bardzo liczni zazwyczaj tutaj, bo pamiętam mecze chociażby z Borussią Dortmund, to zawsze była wielka fiesta na mieście, także myślę, że tym razem też będzie tak samo.
To na koniec jeszcze cię tylko bym zapytał o twoje przewidywania, jakieś typowania co do wyniku. Jak myślisz, jak to będzie przebiegać? Najłatwiej byłoby wytypować pewnie zwycięstwo Barcelony, natomiast myślę, że ten mecz we Frankfurcie troszkę będzie takim ciężarem dla Barcelony i nie zakończy się tym, że jakby już awans do kolejnej rundy zostanie wywalczony. Myślę, że nie spodziewam się zwycięstwa Eintrachtu, natomiast myślę, że remis przy dobrych wiatrach jest ta drużyna w stanie wyszarpać. Mówię też o dobrych wiatrach, bo oni nie zawsze w tym sezonie trafiają z dyspozycją dnia. Mówił chociaż chyba Michał, wspominał o Jesperze Lindströmie, ważnym zawodniku, który na przykład jest bardzo zdolny, ale często szwankuje u niego skuteczność. Jak ma dzień, gra wspaniale, asystuje, strzela gole. Natomiast no to można zrzucić to pewnie na kar wieku. Czasami tego dnia nie ma i ta skuteczność jest beznadziejna. Tak samo jest z obrońcami, czy z Endiką, czy z Tutą. Młody środkowy pomocnik Christian Jakic też no, bywa chimeryczny, jak to na swój wiek. Większość meczów gra dobrych, ale czasami zdarzają się te gorsze, więc no tak jak mówię, oni też muszą mieć swoją dyspozycję dnia, bo zdarzały się im gorsze w tym sezonie okresy, gdzie po kilka tygodni potrafili seryjnie przegrywać mecze. W weekend też na przykład zawiedli, mieli Greuther Fürth na rozkładzie, zespół z samego końca tabeli, nie zdołali wygrać i też właśnie Oliver Glasner, czyli szkoleniowiec tego zespołu, podkreślał, że no to jest taki dosyć charakterystyczny młody zespół, który po prostu nie zawsze ma formę dnia, nie zawsze jest w 100% jakoś tak dojedzie do meczu, jest skoncentrowany, natomiast tak jak mówię, myślę, że remis to jest coś, co Eintracht może w tym pierwszym meczu urwać. Okej, okay. Dziękujemy bardzo w takim razie za tą wyczerpującą analizę. Myślę, że dużo się dowiedzieliśmy i przede wszystkim nasi słuchacze na temat tego meczu. My przypominamy, że my się z Michałem do Niemiec wybieramy, także będziemy tam relacjonować dla Was wszystko na bieżąco. Naszym gościem był Marcin Gorzęcki. Dziękuję tak, bardzo. Niestety, jeszcze, właśnie, a propos tego, jeżeli chcecie, jeszcze, żeby nas kiedyś było, tak? Jeszcze tylko jedną rzecz, panowie, bo gadaliśmy o tych kibicach Eintrachtu, mówicie, że się wybieracie, powiem wam, że tak staram się też obserwować tę scenę kibicowską w Niemczech pod kątem, no co by nie mówić, tam też jest chuligaństwo, tak jak we wszystkich krajach, nie ma tego właśnie słynnego, na Zachodzie sobie poradzili. Na Zachodzie sobie poradzili, właśnie. Tak, to powiem wam, że mimo wszystko, choć kultura kibicowania w Niemczech jest wysoka, to chyba Eintracht jest takim jednym z głównych miast kibicowskich, w których jako przybysz kibic innego klubu jednak trzeba jakieś tam ograniczone zaufanie mieć, bo czasem jakieś incydenty się zdarzają. To jest cenna informacja. Tak, to jest dla nas bardzo cenna informacja, bo na przykład w Stuttgarcie absolutnie czegoś takiego nie było i kibice tam, nie wiem, Schalke powiedzmy, to mogli chodzić po głównej ulicy bez żadnych problemów. Zazwyczaj jest luz w tych miastach i nie ma jakichś tam incydentów, natomiast jeżeli któraś powiedzmy taka sekcja kibiców stoi mocno pod tym względem i jest mocno zainteresowana sprawdzaniem się nie tylko na przyśpiewki, to właśnie kibice Eintrachtu, więc uważajcie na siebie. Okej, okay, będziemy. Dzięki jeszcze raz. Naszym gościem był dziennikarz Viaplay Marcin Bożęcki. Dzięki, trzymajcie się. Okej, okay, no to mniej więcej już teraz wiemy. Przede wszystkim słyszałeś, Michał, musimy się trzymać grupą, czy też kupą, bo kupą. Ja tam jadę jako niezależny dziennikarz, słuchaj, więc legitymacja tak, prasowa, ale wiesz. Tak, to pamiętaj sobie od razu jak najszybciej tylko tą plakietkę press wrzucić na szyję. No to ja będę musiał uważać, ale ponieważ jedziemy w sumie w prawie 40 osób samej Penia Łódź, a tam jeszcze będą inne przecież Penie, inni znajomi, myślę, że jakoś sobie poradzimy. No jestem strasznie ciekawy tego meczu, powiem ci, już się naprawdę nie mogę doczekać tego wyjazdu, aż sam jestem zdziwiony, bo właściwie tak naprawdę to do Frankfurtu nie byłem taki bardzo zdecydowany i w pierwszej chwili to w ogóle pomyślałem, że w ogóle nie będę jechał, także będzie ciekawie. Dziękujemy Wam za słuchanie. To jest koniec naszego kolejnego przydługiego podcastu, jak zwykle. Jeżeli chcecie, żeby kiedyś właśnie nas było stać na zapraszanie markowych dziennikarzy albo dobranie ich do redakcji, to zapraszamy na patronite.pl/nocampnow. Tam możecie nas wesprzeć. I tutaj właśnie ważna informacja, historyczny dla nas w sumie wynik, jakby nie patrzeć, ponieważ przekroczyliśmy ostatnio 100 patronów aktywnych. Także szok. Ja szok. Szczerze mówiąc, szok.
Szok i niedowierzanie, prawda? My wiele razy mówiliśmy o tym, że no jak zaczynaliśmy, to mieliśmy nadzieję, że może z 10-15 osób, żeby nam się serwer zwrócił, żeby coś, a tu się okazuje, że już 100 osób nas aktywnie wspiera i to jest na naprawdę przykład możecie niesamowite. Dzięki temu podziwiać naszą urodę, bo rozmawiamy przy użyciu webcamów teraz, które zostały zakupione z tych środków. Tak, nie wiem, czy to w takim razie była dobra inwestycja, ale no. Tak, trochę tak jak szczęka i soczewki kontaktowe. Niestety, widać cię lepiej, Michał, teraz. Natomiast ja nie nagrywam z webcamu, bo mi akurat dzisiaj nie działa. Więc słuchajcie, dorzucajcie do Patronite'a, żebyśmy mogli kupić nowy webcam. O. Dobrze, i mamy nowych patronów. Trochę się ich zebrało przez ostatnie w sumie 2 tygodnie, chyba nie nagrywaliśmy prawie. I są to Konrad Kasperek, Paweł Słowiński, Tomasz Trzaskoma i Sylwek Fox. Nie Silver Fox, dziękujemy tylko bardzo. Silver Fox. Dziękujemy bardzo. Witamy na pokładzie wśród No Camp No Socios. Ja też kilku socios miałem okazję poznać tutaj ostatnio naszych w Barcelonie. Zresztą ty też co najmniej jednego poznasz w czwartek. Także pozdrawiamy serdecznie czy Marcina Szczyka, czy Filipa Mędrzaka, naszych tak zwanych OGs, którzy są z nami od prawie samego początku. No i oczywiście zapraszamy. Ja się czuję od razu bezpieczniejszy teraz, jak mi powiedzieli, że Marcin jedzie po tych tak komentarzach jest. Z tym dokładnie, bojówkami dokładnie. Frankfurtskimi. Także z nami nie zginiesz. Okej, okay. Dzięki za słuchanie. Jak zwykle zapraszamy do tego, żebyście zostawiali lajki, followy, subskrypcje, komentarze. Słuchajcie, dawajcie znać, jak wam się ten podcast podoba. No a my słyszymy się już po Frankfurcie. Z samego Frankfurtu już możemy z góry powiedzieć, że nic nie uda nam się nagrać, bo ja wylatuję zaraz po meczu, ale postaramy się jak zwykle jak najszybciej to zrobić. Także dzięki za słuchanie, jak zwykle Wiskal Barsa. Trzymajcie się, cześć.